Film został zrealizowany dzięki wsparciu patronów. Dziękuję bardzo serdecznie za zaufanie. Zapraszam do oglądania. Zasuwam. Lecimy. Życie wróciło do normalności. Co prawda te kilka dni, kiedy musieliście się ukrywać poza Bostonem, nie należało do najprzyjemniejszych, biorąc pod uwagę, że cały czas traciliście wspomnienia i musieliście sobie na nowo przypominać i przeżywać wszystko, co się stało podczas pościgu. Bardzo mocno się to, tak na dobrą sprawę, na wszystkich odcisnęło, bo musieliście zniknąć po prostu, nagle tłumacząc swoje zniknięcie najbliższym i starając się nie sprzedać tego przy pierwszej lepszej okazji. Tam nawet takie kroki były, że wszystkie telefony trzymacie na dole pod tą tablicą, gdzie zapisujecie wszystkie wydarzenia, żeby nikt przypadkiem nie obudził się rano i nie napisał do osoby najbliższej, bo ja nie wiem, gdzie jestem. Więc wszystkie telefony trzymaliście w jednym miejscu, tak żeby każdy, zanim zacznie normalnie funkcjonować, mógł przeczytać, co robiliście wcześniej. W momencie, kiedy przestało działać to lekarstwo, kiedy wy wzięliście to, co dał wam wasz znajomy z WZK, rzeczywiście wasze wspomnienia przestały uciekać. Przestały uciekać, mogliście wrócić do normalności, mając jakieś tam poczucie, że WZK nie powinno się już wami dłużej interesować, bo czemu by miało? Dopieli swego, wyczyścili wam pamięć, powinniście być niegroźnymi blobami, normiksami, które zajmują się po prostu swoimi sprawami i nikomu nie wadzą. Ostatnim dużym wydarzeniem była rezygnacja Abrahama ze stanowiska pastora i postanowiliście na ten temat porozmawiać w restauracji, w tej samej, w której się wszystko zaczęło. Max wróciła do siebie poprzez rehabilitację, troszkę starała się wrócić do formy i wyszło przy okazji, ucząc się troszkę na temat samochodów, bo jednak strzelanie z okna jadącego samochodu i pościgi to jest to co tygryski lubią najbardziej, więc stwierdziła, że może warto coś się o tych samochodach dowiedzieć, żeby w przyszłości na przykład wiedzieć, w co celować podczas strzelania czy podczas takiej szaleńczej jazdy. Elsie całkowicie zakończyła okres rezydentury, dostała awans, wzięła się za inne zajęcia, ale co jest bardzo ważne, wzięła urlop. To ta sama Elsie, która nie mogła z wami jeździć cały czas, bo wiecznie była zapracowana, wzięła urlop i wyjechała. Wzięła córkę, wyjechała do Nowego Jorku. Troszkę odpocząć. A Jamie zajmował się swoimi sprawami, ulepszył troszkę wasz czat, żeby służył waszym potrzebom jeszcze więcej, jeszcze lepiej, żeby na pewno był zabezpieczony, co się zresztą udało. Nie macie żadnych informacji na temat Patricji, która, tak jak obiecała, zniknęła z waszego życia. Nie pojawiły się w sieci żadne materiały świadczące o tym, że mogła być gdziekolwiek, cokolwiek robić. Nie widzicie, żeby ktoś was śledził, czy ktoś was obserwował. Przez moment się wam wydawało, że obserwują was jacyś ludzie, ale albo szybko sobie dali sprawę, sobie dali spokój, albo zdali sobie sprawę, że jesteście całkowicie niegroźni. Ciężko by mi było powiedzieć, że życie waszych postaci wróciło do normalności,
Bo jesteście troszkę w takim punkcie, że nigdy już nie będzie normalnie. Te wydarzenia, które się wydarzyły, wszystkie rzeczy, które was spotkały, na was wpłynęły. I najlepszym przykładem tego jest Abraham. Abraham badający tajne kulty, Abraham uczący się o okultyzmie, Abraham studiujący język hebrajski, bo przecież widział, że hebrajskie zaklęcie działa. Przeszukiwanie wszelkiego rodzaju bibliotek dookoła Bostonu nie przynosiło tak wymiernych rezultatów, jakby się można było spodziewać. Okazuje się, że porządne biblioteki nie trzymają tekstów okultystycznych czy ksiąg z zaklęciami, a te, które trzymają, robią to bardzo ostrożnie i pod dużym kluczem i mało kto ma do nich dostęp. Więc to mogło powodować pewnego rodzaju frustrację. I te badania mogły się by wydawać bezcelowe, gdyby nie to, że ludzie z tych kręgów okultystycznych zaczęli cię, Abraham, troszkę poznawać. Bo jak ktoś zadaje pytania i się dopytuje o jakieś pozycje, o księgi, które są kiepsko dostępne i które są bardzo niszowe, to w tej niszy można bardzo szybko zostać rozpoznawalny. I któregoś razu usłyszałeś pukanie do drzwi. Zgaduję, że zszedłeś na dół. Czy wyszedłeś z salonu, nie wiem co robiłeś, otworzyłeś, zobaczyłeś pana listonosza, uśmiechniętego. Dzień dobry. Dzień dobry. Paczka dla pana Abrahama Greya. Do mnie? Ja nic nie zamawiałem. No, nie, no, trzeba płacić, więc może jakiś znajomy podał ci, to jest takich rozmiarów mniej więcej paczka, dość gruba. Chcesz trzeba podpisać? Tak, tutaj proszę. Podpisać, pokwitowania. Jeszcze patrzę na tego, na nadawcę, imię, nazwisko. Nie ma nadawcy, jest numer poczty. Dziwne. No nic. Dziękuję. No, on Dziękuję. Sobie poszedł. Miłego dnia. Mhm. Patrzę na paczkę, patrzę na listonosza, patrzę na paczkę. Patrzę na drzwi, zamykam drzwi. I stąd aż sobie poszedł. Patrzę na paczkę, patrzę na kuchnię, idę do kuchni. Dobrze. Przechodzisz do kuchni. Jestem w kuchni, patrzę na stojak, na noże. Jest nóż. Patrzę na nóż, biorę nóż. Otwierasz patrzę paczkę. Na nóż, patrzę na paczkę, otwieram paczkę. Dobrze. Otwierasz paczkę, zazwyczaj zamykałeś, tym razem otwierasz. Rozwijasz ten karton, który to było zawinięte, i widzisz księgę, dość grubą księgę oprawioną w czarną skórę, nie ma żadnych inskrypcji zarówno na grzbiecie, jak i na obu okładkach, ale widzisz, że pomiędzy dość starymi kartkami pożółkłymi wystaje nowy kawałek papieru w kratkę, tak jak zakładka troszkę. Ciągniesz. Wyciągasz tę kartkę ze środka i widzisz, że jest tam napisane jedno słowo, dwa słowa po angielsku, to będą dwa słowa. Good luck, powodzenia. Dobrze, w takim razie sobie przeglądam tą książkę. W jakim jest języku napisana? I to jest bardzo ciekawe, ponieważ ta zbieranina kropek i kresek nie przypomina żadnego języka, który kiedykolwiek mogłeś widzieć. W alfabecie Morsa? Nie, niestety nie. Kropki i kreski. Wygląda troszkę jak runy, ale nie do końca. Skomplikowana sprawa. Tak, czy może to trochę wyglądać tak, jakby ktoś wyrzucił na podłogę węże? Trochę, no. Tylko, że... Coś ale arabski. No nie do końca. Okej, ale... Prędzej pismo runiczne.
Jest kilka języków, które się posługiwały podobnymi, na przykład sumeryjski, czy tam znalezienia z okolicy Babilonu, to takie dość podobne, ale też nie do końca. I poza tym oni pisali na tabliczkach, a to jest na papierze, więc... Taka papierowa tabliczka. Ale rzuć mi na spostrzegawczość tutaj. Dobrze. I zaczynamy. To jest ten moment, w którym powinienem wyciągnąć kartkę i przeczytać good luck. Weszło. Weszło. No to mniej więcej w miejscu, gdzie była ta kartka wsadzona, tak przeglądasz tą książkę i widzisz litery alfabetu łacińskiego. Kilka takich zlepków, nie? I widzisz między innymi swoje imię i nazwisko. Kropki, kreski, widzisz imię i nazwisko Jamie'ego. Kawałek dalej widzisz Elsie. A jeszcze kawałek Max. A co ciekawe, jak przewracasz tą stronę, widzisz was wyraźnie na rycinie, która tam jest narysowana. Waszą czwórkę. Ty stoisz z laską. Jamie trzyma coś, co musi być laptopem, chociaż że jest przedstawiony z profila, to taki narożnik, kąt prosty równie dobrze może trzymać cokolwiek, co ma kąt prosty. Max ma w ręku coś, co jest prostokątnego i dość krótkiego, to może być notatnik lub telefon, a Elsie stoi z kadyceuszem, z taką laską, wiesz, skrzydełka, dwa węże, nie? Przepraszam bardzo, czy to wygląda coś jak rycina średnio, znaczy antyczna? Tak, troszkę tak. Antyku? Ale kawałek dalej na tej rycinie widzisz taką dość dużą postać z głową ośmiornicy, skrzydłami smoka, nie? Humanoidalna, większa od was na pewno kilkakrotnie. Co prawda to może być też sprawa perspektywy, bo jak dobrze wszyscy wiemy, przedstawiają czasem ważniejsze obiekty jako większe. To nie musi być aktualny rozmiar, nie? Czy to z opisu wygląda mi na Manticore? Nie, to z opisu wygląda ci na Cthulhu, którego już kiedyś gdzieś musieliście słyszeć. A okej, okay, bo to zależy jakie macki z której strony rzeczywiście, prawda? Okej. Okay. No, cokolwiek ta książka ma znaczyć, no na pewno są to... Jesteście to wy, są wasze imiona i nazwiska zapisane w języku angielskim pośród dziwnych symboli. Książka na pewno jest stara, a jeżeli jest to falsyfikat, to bardzo, bardzo dobry. Dobrze, w takim razie ja robię rzecz jedną. Robię zdjęcie jednej strony, ale to nie jest takie zdjęcie, że po prostu tak od A do Z cała strona, tylko... I fragment narożnika, tak żeby to były znaczki wyrwane z kontekstu. Żeby ewentualnie, żeby mieć po prostu pod ręką coś dla językoznawcy. Dobrze. Tam, gdzie dużo wężyków jest. Dobrze. I usłyszałeś gong. Nie, żartuję. Powiadomienie przyszło. Nie, to ta. Eve czyści sobie czakry. Dobrze, co dalej? Co dalej? Po prostu, jak mam tą księgę, no to ja tam dalej przeglądam, szukając, czy są jeszcze jakieś takie bliżej znane mi słowa, ewentualnie znaki, a jak nie, ją odkładam gdzieś w jakimś miejscu. Może ta książka mocno się rzuca w oczy pewnie, jeśli bym ją zostawił gdzieś na półce, nie? Tylko to znaczy, wiesz, no, książka w skórzanej oprawie dość stara. Nie może, może nie być taka dziwna, a biorąc pod uwagę problemy zdrowotne, i może jej nie zauważyć, jeżeli o nią się martwisz. Nie. Martwię się o gości. No to raczej wątpię, żeby nie ma żadnego napisu na grzbiecie, raczej się nie przegląda wszystkich książek, jak się do kogoś przychodzi, nie? No, mówisz. Dobra, no to w takim razie ja tam sobie znajduję jakieś wśród skórzanych książek, koleżanek tej książki, bo w sumie wszystkie będą w skórze,
no i gdzieś tam jakieś miejsce i na regale, na półeczce na razie zostawiam to tak na później, bo nie będę czytać, jak nie wiem, co czytam, nie? Mhm. Tak. W sumie jaka jest pora dnia? To pewnie jest gdzieś południe. Tak, może przed bo południem, poczta, nie? O, no to nie, no to jak tam w takim razie zagaduję do Eve i propozycja obiadu, może coś zamówimy. No dobrze. Tylko, że się mięso popsuje. To nie zamówimy. No, trzeba co najmniej, trzeba co najmniej usmażyć. Ale żeby tutaj nie przedłużać tego, czy chcesz coś jeszcze zrobić? Nie wydaje mi się, żeby dobrze było coś tutaj takiego. Max, powrót do pracy, bolesna sprawa. Co prawda przyjęli cię, ale no wiadomo, jak to powroty do pracy nigdy nie są fajne. Więc siedzisz sobie przy swoim na open space, przy swoim desku. O Boże. I w tym momencie przychodzi chłopak z wózkiem. Podaje ci przesyłkę. Przesyłka dla ciebie. Dobrze, że nie jest wózeczka. No biorę przesyłkę. Takich mniej więcej rozmiarów. Dość gruba w kartonie. Masz zamówienie na artykuły papiernicze? To od razu zabiorę. Co tam potrzebujesz? Tak, zaraz dam. To ja wyciągam jakąś kartkę, mu podaję. To jest wszystko spisane, jest zatwierdzone, więc luz. Trzy kolory długopisu. No dobra, niech ci będzie. No. Nie, ja nie krytykuję, jestem od rozznaczenia poczty. Na Ej, razie. Nie chciałam w tym miesiącu zakreślaczy, więc no. Mnie to tam, wiesz. A na razie widzimy się na przerwie. Chyba. Dobra. No, on poszedł dalej. To ja sobie patrzę, co to jest za paczuszka. No, dość spora, opakowana w karton. Jest wyraźnie twoje imię i nazwisko. Jest adres firmowy, niedomowy, ale nie ma nadawcy. Jest za to numer poczty. Nie. Sobie otwieram, sprawdzam, co tam się kryje w środku. Mm-hmm. Otwierasz tą paczkę, widzisz taką dość dużych rozmiarów księgę oprawioną w czarną skórę, żadnych napisów na okładce, żadnych napisów na grzbiecie. Widzisz za to kartkę, wyraźnie współczesną kartkę wystającą z pomiędzy kartek. Wyciągam i sprawdzam, co to za kartka. Na kartce jest napisane powodzenia, good luck. Max robi szybki scroll przez wszystkie eBaye i Amazony, żeby sprawdzić, czy coś zamówiła, ale raczej nie zamówiła. Nie, bo zdecydowanie nie. Bo się nie zajmowała zamawianiem rzeczy. Więc otwieram na przypadkowej stronie. Po prostu, gdzie mi się otworzy. Dobrze, widzisz nieznany ci język, troszkę przypominający sumeryjski, troszkę taki, troszkę runy, cholera wie co, zbiór kropek i kresek, bardzo, bardzo dziwnych szlaczków, ale totalnie nie ma to dla ciebie żadnego sensu. Chociaż, czy ty widziałaś już chyba runy, rzuć sobie na, ile ty masz mitów, powiedz mi, ile ty masz mitów. 15, no to jest bardzo dużo, to masz szansę widzieć. Widziałaś podobne gdzieś? Chciałam podobne gdzieś, a mam sobie rzucić na mity, żeby sobie spróbować przypomnieć, gdzie widziałam dobrze podobne? Dobrze, dalej, jasne. 12. Widziałaś podobne i jesteś pewna, jak tak przeglądasz, widzisz, że pojawia się nazwa Cthulhu w kilku miejscach. Widzisz, że tam jest zapisane, ty to widzisz, to do ciebie po prostu krzyczy, mimo że nie jesteś w stanie przetłumaczyć nic więcej i wiesz, że to nie jest przecież literka po literce przepisane, no bo nie tak działa język. To nie jest zaszyfrowane, tylko to jest napisane w innym języku, długość słów, ale wiesz, że to jest Cthulhu. Ja sobie w takim razie zaznaczam tę stronę i gdzieś tam jakimś ołówkiem z biurka podkreślę to słowo, żeby wiedzieć, że to jest. Podkreślę słowo w książce. Tak.
Dobrze. Nie wiem, podkreślę coś, co wydaje mi się, że to jest cool. Książka jęknęła. Książka jęknęła. Zabytkowa książka z XIII wieku jęknęła. I don't care. Zamykam książkę, chowam ją. Daję znać JB'emu, że muszę na chwilę do niego przyjść. I tylko wołam gdzieś do swojego przełożonego, że potrzebuję 10 minut przerwy i że zaraz wracam. I idę tam, gdzie jest Jamie. Weź mi też kawę. Dobra. To mogę jej odpisać, żeby mi wzięła kawę? Możesz. Spadaj. A nie, ja mam fajne takie biuro z tym, z ekspresem do kawy. Wy macie biuro, nie dość, że biuro, to macie pokój socjalny z ekspresem do kawy, z grami i w ogóle wyższym standardzie. Max, idziesz w takim razie, bierzesz kawę pewno po drodze. Bierzesz kawę po drodze, idziesz do Jamie'ego. Jamie, właśnie dostałeś przesyłkę, podpisujesz odbiór, nie? Od chłopaka z wózkiem. Dzięki, George. Nie ma problemu. Trzymaj się, Jamie. A. I wchodzi Max, nie? Max, ty z księgą, tak? Przychodzisz. Tak, wziąłem ją w kopercie. Zapakowałam z powrotem w tym, w czym przyszła i idę z tym... To taki kartonik, taki, wiesz, złożony. No, to widzisz, że Jamie trzyma identyczne taki. Otwieraj to czym prędzej. Boże, może to moja planszówka, bo zamówiłem, ale otwieram. Otwierasz, w środku jest czarna księga, bez napisów. Bez na okładce, bez napisów, na grzbiecie, wyglądająca na dość starą. Ze środka, z pomiędzy stron, wystaje kawałek nowego papieru, jak zakładka. Tak jest. No to wyjmuję kartkę. Dobrze, wyjmujesz kartkę, na niej jest napisane good luck, powodzenia. Okej. Okay. Dobra, czy to jest jakaś gra terenowa od ciebie, od Elzy i od Abrahama, czy inny pomysł macie? Nie, bo sama bym sobie takiej samej książki nie wysłała. Patrzę, czy I wyciągam i mu pokazuję. I otwieram na stronie i tu jest napisane Cthulhu. Jestem tego pewna, że tu jest napisane Cthulhu. Czy jak mam 9 na mit Cthulhu, mogę sobie rzucić? Czy jeszcze za nisko? Myślę, że rozmawialiście na ten temat, nie musisz sobie rzucać. Znaczy te nazwy ogólnie, znacie, żeby nie? Jeszcze coś może rozszyfrować z tego pisma? Nie, to za mało. Dobra, za mało. 10 okay. W górę. Dobra. Patrzę na nadawcę. Nie ma, jest numer poczty. No u mnie jest tylko numer poczty. No u mnie też jest. Jaki masz numer poczty? No tam pokazuję, nie wiem jaki. Porównuję, czy te same? Tak, dokładnie te same. Dobra, to tu tam do komputera sprawdzić numer poczty. Mhm. Poczta kieruje cię z main do main do małej miejscowości Rockwood. Rockwood? Rockwood. Tak jest. Dobra, czyli kamień i drzewo. Tak, bardzo niewielka miejscowość na północy, nad samym jeziorem. Z Rockwood? Nic mi to nie mówi. Zdjęcie ale... książki, nasz czat, też dostaliście question mark. Mhm. I my takie z Jamie'em selfie z dwoma książkami. Nie, po prostu zdjęcie książek. Że to na czacie poszło, tak? Tak, ale teraz Elzy. Tak, ale teraz Elzy. Elzy, podeszłaś do biurka w szpitalu, żeby chociaż na chwilę odsapnąć od tej gromady, która wokół ciebie krąży, żądając od ciebie tłumaczenia przeróżnych rzeczy, których nie powinnaś im tłumaczyć, bo powinni to wszystko już umieć na zajęciach. Więc na chwilę się dosłownie zdążyłaś wyrwać, żeby móc sobie stanąć przy biurku recepcji i tylko recepcjonistka jak cię zobaczyła, mam dla pani przesyłkę. Odebrałam, okay. Bo przyniósł listonosz. A moją kawę? Tak. Proszę. W takim ładnym kubeczku w gwiazdeczki. Na początku ignoruję tą przesyłkę, biorę ten kubek. Coś mam podpisać, czy mogę by tak po prostu... Nie, no ja podpisałam, że odebraliśmy, bo na szpital było zaadresowane. To znaczy na panią, ale na szpital.
Dobra, biorę tą kawę, biorę tą paczkę. Dzięki, jak coś, to mnie nie ma za 10 minut. 15. Dobrze. 17,5. Wracam. I ja idę zamknąć się w takim pokoju, takim składziku na jakieś takie szmatki, ręczniki, jeśli tam tak, zamykam. Tak, dobrze. Okay. Opieram się plecami od drzwi, zjeżdżam na podłogę, stukam, bo... Światło nie jest najlepsze, ale jest. Nie, 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 ale wyciągam z kieszeni mojego szefa, czyli pager. Mhm. Sprawdzam, czy tam coś jest, nie ma, więc odkładam. Głęboki wdech, piję tą kawę. I mój wzrok pada na tą paczkę. Mhm. No, dość ciężka, dość, w sumie duża. Dobra, szukam nadawcy. Nie ma. Bo w sumie nic nie zamawiałam. Tym bardziej do szpitala. Dobra, to rozrywam kluczem. Mm-hmm. Rozrywasz kluczem i w środku widzisz czarną, dość grubą księgę. Bez napisów na okładce ani na grzbiecie. Za to pomiędzy stron, jak zakładka, wystaje kawałek kartki zdecydowanie współczesnej. No, domyślam się, co jest na tej kartce. Zerkam na nią, otwieram na pierwszą stronę, tam gdzie powinien być tytuł. Mm-hmm, nie ma. Nie ma tej strony, czy nie ma tytułu, nie ma tytułu żadnego? Jest pusta kartka, pusta strona zostawiona. Przekładasz dalej i od razu się zaczyna tekst, nie? Żadnego autora, nic, żadnego wstępu, nic. Dobra, wertuję, no bo tekstu pewnie nie umiem rozczytać. No, ile masz tam mitów? 8. O, to nie. To nie. Ale rzuć mi na spostrzegawczość. 13. To mniej więcej w miejscu, gdzie była wsadzona ta strona, tak przeglądasz te szlaczki, one ci nic nie mówią, totalnie ci nic nie mówią i w pewnym momencie jednak zauważasz litery łacińskie i zauważasz swoje imię i nazwisko. I zauważasz też imię i nazwisko Max, i zauważasz imię i nazwisko Jamie'ego, i zauważasz imię i nazwisko Abrahama. Pomiędzy tymi szlaczkami, tak. A reszta już znowu kropki. Tak. Jak obracasz stronę, to widzisz taką rycinę, widzisz was wyraźnie, wyraźnie to jesteście wy, widzisz Abrahama, który stoi z laską, Jamie'ego, który najprawdopodobniej stoi z laptopem, ciężko powiedzieć, Max, która stoi albo z notatnikiem, albo z telefonem, troszkę wygląda jakby robiła zdjęcie czemuś, więc może to być telefon, i siebie, która stoi z Kadyseuszem. Okej. Okay. Ja sobie na początku palcami zaznaczam te strony po kolei. Zerkam jeszcze raz na tą kartkę, co tam było napisane, powodzenia. No. I tak zerkam na pismo i dobrze się zastanów, bo ja właśnie profiluję sprawcę. Czy ono jest ładne, takie od niechcenia napisane, czy to jest coś... Wiesz co? Jest ładne, pochyłe, równe. Jednak jak to jest wyrwana kartka, tak jak tu, nie? To jest tylko w narożniku. Okay. Napisane. Tak, reszta kartki jest pusta. To wygląda na kartkę wyrwaną z zeszytu taką... Tak. Dobra, resztę tej kartki tam, gdzie jest puste, ja rwę na kawałki i zaznaczam sobie te strony, gdzie tam widzę coś podejrzanego jako zakładki. Czyli swoją, czyli wkładasz tą kartkę dokładnie w miejsce, które było zaznaczone. Daj graczom zakładkę możliwe, w książce, to wszyscy... Ja ją wyciągnęłam, żeby przeczytać. Tak, jakby wszyscy, tak to... po co to coś było zaznaczone w środku, nie? Wiesz, jest w składziku, mogła użyć papieru toaletowego. Ręczników, waty. Tak, na tej rycinie, jak się przyglądasz, oprócz oczywiście was, jest także duża, humanoidalna postać ze skrzydłami, które wyglądają troszkę jak skrzydła smoka, głową ośmiornicy. Troszkę dziwny jest to rysunek.
Oczywiście wszyscy mogliście wiedzieć, bo rozmawialiście z Max. Max chyba gdzieś znalazła nawet taki opis bardzo ładny, jak się ta istota nazywa. My nawet pomnik widzieliśmy przecież. Tak, z drewna, prawda, Winsmouth. Znaczy z drewna, a z różnych takich z opon, tak. Z gliny też widzieliśmy, spokojnie. No i Richard też zrobił posążek, nie, na zajęciach. No to idealnie. Dobra, to ja zostawiam tą książkę otwartą na podłodze przede mną i wyciągam telefon. Wtedy dopiero na niego zerkam po jakichś 15 godzinach. Ty widzisz, że jest pierwszy raz. Czat wasz miga, nie? Że Jamie coś napisał. Właśnie co Jamie napisał? Co tam było? Zapytaliśmy książę? Tylko, czy dostaliście taką książkę. Ja tam prawdopodobnie mam pierdylion powiadomień. Ja na początek otwieram aparat i ja robię zdjęcie tej rycinie. I wtedy skróluję, szukam tego czatu i jak widzę, że pisali o książce, to wysyłam to zdjęcie tej ryciny ze środka. Ja tam odpisuję, nie, wygląda jak biografia. Ale te węże mnie niepokoją. Ja odpisuję, że przeczytałam z tego języka jedno słowo. Swoje imię? Nie. Tam są nasze imiona? Nie kartkowałam aż tak, otworzyłam byle gdzie. Są numery stron? Nie. Tam w środku. To wysyłam jej zdjęcie w takim razie, po prostu tego miejsca mniej więcej. No i tej... No będziesz no widzieć, ja w którym miejscu mniej więcej książka. Dopisuję, że... podczas której to nadano jest z Rockwood. Małe mieścinka na północy. Gdzie jest Rockwood? Małe mieścinka na północy. A w jakim stanie? W Maine. W Maine. Okej. Okay. W głównym. Krytycznym. Mam pytanie. Znaczy, bo w sumie jak dostaję tego SMS-a, to pewnie jeszcze gdzieś tam jestem, chyba w trakcie smażenia mięsa, nie? No to... to ja w sumie tam mówię i że za chwilę dokończę. I tak patrzę na tą stronę, którą mi wysłali. Tam gdzieś obok tej ryciny pewnie. I patrzę, czy te znaczki są takie same, te co tam są, tam tak. Te wężyki. Czy ten sam układ jest. Różnią się troszkę. Tak jakby to pisała kilka razy jedna osoba. A okej. Okay. Czyli to nie jest tak, że w sumie... Że każdy ma inną wersję? Nie. To jest dokładnie to samo, tylko dokładnie ta sama osoba pisała, tylko tutaj jest mniejsze, tutaj widać, że są drobne, niewielkie różnice. Okej. Nie, bo pomyślałem o czymś innym, ale to źle pomyślałem widocznie. Myślałem, że mamy tak jakby tekst podzielony na cztery, ale każdy ma inną beleczkę i kropeczkę. Jakbyśmy to złożyli razem, to te cztery kopie, to byśmy mieli całą książkę. A, właśnie daj pomysł. Czaje. Nie tym razem. To ja no, szybko na czacie jeszcze piszę, to jakiś późny obiad? Coś? Mam kotlety. Jakie? Dobre. To będę. Robię surówkę później. Za 30 minut u mnie. Chyba, że nie możecie. Która jest godzina, tak mniej więcej? No, jest koło południa, nie? No, średnio jestem w pracy. Zjesz zimne. Za 3 godziny, 43 minuty i 36 sekund kończę zmianę. 35, 34, 33. Potem mogę przyjechać. Ja się tak zabiorę z Jamie, więc mi to jest... Czyli na 16. 30. Dobra. Ale gdzieś na mieście... Ja może z tym się nie afiszowała, że dostajemy takie dziwne właśnie rzeczy, może u kogoś? Miałem napisać, że u mnie. No Abrahama. No dobrze. U mnie. Pisało kotlety. Mięso. Ja już się najerałam na kotlety. Nie zmieniajcie tego. Jak pork chopki, nie? Najlepsze.
Nie mów nic o czopkach, dobra? O Jezu, pork czubki. Ze słoniny. Dobra, lecimy dalej. Nie o tym, nie tak to miało brzmieć. Lecimy. Tak, ale no to w takim, ja szybko Iwi informuję, że będziemy mieć gości na ten, na obiadku o 16:30 i że czy ma coś przeciwko? Mam nadzieję, że nie. Nie, nie mam. Nie. Myślę, że Iw zamarynowała mięso tak dla 6 osób. Spokojnie, to była wyprzedaż. I teraz po oszczędności z targetu. I co? Coś chciałem powiedzieć do tego, i żeście mnie wyrwali, świnie. Porkczupkami, kurde. Ja w każdym razie sobie wracam na swoje stanowisko i w międzyczasie pracując odrywam się i przeglądam sobie tą książkę tam co, nie wiem, jakieś 30 minut, żeby zerknąć, czy może coś mi się jeszcze w oczy nie rzuci. No nie, ale znalazłaś te swoje imię i nazwisko, tak jak Elzy i... No to zaznaczam to też sobie jakimiś zakładkami. Tylko pisem. Mogę? Ja. Bo... Chcę powiedzieć, że piszę na czacie takim firmowym, że idę do social roomu, bo się słabo czuję. No. I tam mamy taką wielką pufę, kładę się na pufie i przeglądam stronę po stronie do końca pracy. Dobrze. To znajdujesz też te miejsce, gdzie jest wasze imiona i nazwiska i tą rycinę, nie? No to oczywiście, bo to jest strona dalej. I dużo jest stron, tak na oko? Mógłbym sobie na coś rzucić? Jak czwarty Harry Potter. Tak, na oko około 400. To zależy, jakim fontem pisane. To jest 3/4, więc to jest taka no spora, nie podręcznikowy. Kurde. Prędzej taka Neuroshima rozmiarowo. Dobra. No. Dużo mi mówi. Tak, ja smażę mięsko, nie? I tam wychodzę sobie do, nie wiem, chyba do biblioteki, ale jakiejś takiej językowej, bo na pewno coś takiego jest, coś w tym stylu. Albo do szkoły języków, bo w sumie jestem w szkole języków, żeby uczyć się hebrajskiego, dopiero zacząłem. I do tych dwóch miejsc i z tym zdjęciem, czy widzieli taki kiedyś Buzzgrow. Język taki coś, wiedzą co to może być. Dobrze, ja sobie wykonam tu rzut. No, niewielka szansa, ale jednak jakaś szansa jest. Znaczy, ja myślę, że można by było, że gdybyśmy nie mieli bana, to moglibyśmy do Innsmouth pojechać, ale jest problem. Możemy. Nie możemy. Teoretycznie czy praktycznie? Both. Teoretycznie. Możecie. Praktycznie WZK próbowało was zabić w pewnym momencie, więc jeżeli was obserwują, doprowadzicie ich prosto do tego. Dobrze. Abraham, poszedłeś, skontaktowałeś się z ludźmi z tej swojej szkoły językowej, jednak żaden z nich nie miał zielonego pojęcia, co to jest. To strzelali, niektórzy się pytali, czy to wikińskie, inni mówili, że sumeryjskie, żaden żyjący język najprawdopodobniej, który jest używany teraz. I podejrzewam, że podobne rzeczy dowiedziałem się w bibliotece. Tak. Dobrze. Tak sobie myślę, może coś o językach świata? Byłoby dostępne, żeby można było samą sobie sprawdzić jakieś tam, nie wiem, gramatyczne coś, zapisy i tak dalej w bibliotekach. Porównanie języków pod względem... Jasne, pod względem różnych kultur i tak dalej. Oczywiście, coś takiego... Ja jeszcze piszę na czacie, że jak Abraham tam się ogarnie, jeśli jest zajęty, jeśli nie jest, to żeby podjechał do tej wikanki naszej znajomej. A po co? Może ona coś będzie wiedzieć o tym języku. Okej. I ładuję sobie 3 książki z biblioteki, takie grubasy, fajne. No. Bydlaki. Tak.
I ten, i na zerwanej osi tylniej jadę jeszcze do Wikanki zobaczyć, czy ona wie, co tam może być, co tam może być. Dobrze, podjeżdżasz pod ten sklep i ze zdumieniem właściwie zauważasz, że jest zamknięty. Jest zamknięty, zasłony są zasłonięte, na wystawach jest pusto. Krata jest zasunięta, a na kracie wisi tabliczka na sprzedaż. Pisze na czacie. Wikankę wymiotło. Wow. Szybka F-ka na czacie i tyle. A, znicz z tego zgadowiadu. I nic tam nie ma, tylko że jest na sprzedaż i koniec. Puste regały w środku, jak tak zaglądasz przez ten... przez szybę, puste regały, rozwalona wręcz lada, bo ktoś ją widać, że rozwalił. Trochę szkła leży gdzieniegdzie. Niektóre półki widać, jakby ktoś je w bardzo dużym pośpiechu spakowywał i są pozwalane, ale ani żadnych kamieni, ani tych wszystkich dziwnych płach materiałów, ani książek, nic, pusto. Ale wygląda, jakby to było w pośpiechu wszystko chowane. No nic, no. Znaczy jeszcze pukam do drzwi, tak. O. Rzuć mi na spostrzegawczość. Chcę od ciebie bardzo trudny sukces. Na jedną piątą. Możesz sobie chcieć. Mogę sobie chcieć. No dobra, to sobie chcę. To sobie chciałem, ale się nie udało. No. No nie. No dobrze. W takim razie no nic. No, wsiadam do samochodu i odjeżdżam. Do domu. Czy ktoś coś jeszcze do tej 16:30, kiedy się spotykacie? A no i jak, przepraszam, jeszcze jak tam będę w domu i jest ten czas do tej 16:30, to ja to sobie tam wertuję, patrzę, nie? Po tych wszystkich technikach zapisu, wyżykach i różnych rzeczach, czy to się z czymś kleić może. Dobrze. Zrób mi test łączony korzystania z bibliotek i mitów. Będzie ciężko, jak ile masz. Jak mam to łączyć? Rzucasz jeden raz i musi wejść na obie rzeczy. Czyli na tą niższą. Tak, czyli na tą niższą. Okej. Okay. Nie weszło. Nie weszło. No nie, nie weszło o 47 punktów. No, to sporo. No ja mam mity 4%, błagam. A, no dobra. Bardzo ciężko jest coś z tego wyciągnąć, tak na dobrą sprawę. Troszkę to, tak jak mówiłem, przypomina troszkę sumeryjski, troszkę wygląda jak jakieś tabliczki z okolic Mezopotamii, czy tam Babilonu. Nie są to na pewno hieroglify, które przecież wszyscy jako w miarę kojarzą, czy to z popkultury. Nie wygląda to na litery greckie, które też przecież każdy mniej więcej przynajmniej kilka zna. Ciężko stwierdzić. Tak na dobrą sprawę. Sama budowa języka też ci zbyt wiele nie mówi, bo to ciężko mówić o budowie, jeżeli się nie ma klucza do tego, co jest zapisane, nie? Możesz patrzeć tylko, jak długie są słowa ewentualnie. No na pewno nie są łączone, bo są odstępy pomiędzy słowami, więc to, jeżeli ci coś mówi, to coś takiego. Około godziny
16:20 najpierw przyjechali Max oraz Jamie, bo oni razem i mieli zdecydowanie bliżej. Około 16:30 przyjechała Elsie. Elsie widzi, że już wszystkie samochody są zaparkowane przed domem Abrahama, nie? Już wiadomo, że wszyscy są. Ale jeszcze jest miejsce dla mojego czołgu. Jest. Dobrze, to parkuję. A jak nie, to sobie zrobisz. Zaparkowałaś. Podchodzisz do drzwi, nie? Drzwi się otwierają prawie automatycznie, nie? Jak w markecie. Tak, tylko że zamiast czujnika ruchu była Eve, która usłyszała po prostu, że... Ojoj. Cześć, Elsie. No, cześć. Widzę, że już wszyscy są. No, tak, zgadza się. Eve się troszkę cofnęła. Wejdź, proszę. Wchodzę. Zamyka za tobą drzwi. W salonie wszyscy siedzą. Ja nie będę wam przeszkadzać. Ja sobie pójdę do ogrodu, wypiję sobie kawę. Posłucham książki. Okej. To jego czytania. Rakiem do tego pokoju. No tak, troszkę tak niezręcznie. Troszkę tak niezręcznie, ale... Ty rakiem do pokoju, ona przez korytarz, przez kuchnię na ogród. Ona krabem do tych grod. Abraham? Przepraszam, czy Eve informowała mnie o tym, że ona nie ma zamiaru przebywać z nami? Nie, tak teraz stwierdziła. Jak powiedziała, że nie ma nic przeciwko, żeby twoi znajomi przyszli, ale jakoś nie poczuła się, żeby z nimi siedzieć. Może tak. Okej, okay. Dobrze. Znaczy jak Elsie wchodzi do pokoju, to na pewno widzi, że gdzieś tam przy fotelu na stoliku, przy którym czytam i siedzę przy regale, tam są książki tak rozwalone, jedna na drugiej tak leżą sobie, tak złożone niby, ale że nie zamknięte, że? Jaką mamy parę roku? W sensie mamy taki dzień teraz? Początek października, tak. Okej. Okay. Jesieniary. I... To ściągam kurteczkę. Mm-hmm. Nie tak, że niekulturalnie. Elsie? Tak zatrzymuje się w pół ruchu, zdejmując czapkę, nie wiem. I w ci otwarła, nie? Otworzyła nawet. Mhm. Gdzie ona jest? W ogrodzie. Słucha książki. Jak się rozbieram dalej, tak... Aha. To herbaty, kawy? Tak. Patrzę na resztę. Oni siedzą już tam, rozumiem, wszyscy. Każdy ja ze swoim egzemplarzem przeglądam, książki. Tak, ja sobie przeglądam kartka po kartkę książkę. Może znajdę jakąś strzałkę z napisem tu zacznij, tu start. Może to paragrafówka, nie wiem. To ja rzucam swoją na stolik. Łup, nie. Dość ciężko. Mam nadzieję, że nie szklany. Nie szklany. Pomyślałam o tym dopiero, kiedy książka wylądowała. Byłoby epicko, ale dobrze, w takim razie ja idę do kuchni, coś tam stawiam, jakiś czajniczek i tak dalej. I pewnie kuchnia ma tylne wyjście, a tylne wyjście gdzieś na ogródek. Ma tylne okno. Tak, i wypatruję Eve, do której podchodzę, jeśli możliwość jest taka i nie wymaga to przeskakiwania przez płot. Nie ma takiej potrzeby, nie? Bo to jest na tylnym po prostu, na tylnym tarasie sobie siedzi, macie taki zestawik mały. Chyba, że jest tak obrażona, że poszła do sąsiada czytać. Nie, siedzi sobie, ma kubek termiczny wypełniony czymś ciepłym, słuchawki na uszach. Mhm. Dobrze, to w takim razie ja idę do Eve. Mhm. Podejrzewam, że to tam raczej jest jakaś taka bardziej ławka, aniżeli tylko fotel.
jakieś takie śmieszne. To może być, okej. Okay. Więc siadam obok. Jeśli nie zwraca na mnie uwagę, to ją tak w ramię. Ściąga słuchawkę. Tak? Eve? Abraham? Co jest grane? Nie musisz wkładać tych słuchawek z powrotem. Nie, to ja włożyłem. Nie, i wcale nie ma. Włączyła pauzę nawet w książce. Nic, po prostu pewno chcecie sami pogadać, nie? No co ja będę się tam kręcić? Znaczy, w zamyśle miałem, że zapraszam ich na wspólny obiad, że wszyscy jako domownicy wraz z nimi skonsumujemy ten obiad wspólnie. Więc tak, nie, myślałem, że to tak w miarę jasne. Nie, ja nie chcę cię wykluczać. Ale ty mnie nie wykluczasz, sposób. Ja sama się wykluczam. W sensie chcę posłuchać książki w spokoju. Ostatnio dużo czasu spędzamy tylko ze sobą w domu, i więc no też może potrzebujesz kontaktu z innymi ludźmi. Nie musisz mnie pilnować 24 godziny na dobę, nie chcę być też dla ciebie ciężarem, więc spokojnie. Już o tym rozmawialiśmy kiedyś, prawda? Prawda, ale ja no. Ciebie nie pilnuję, tak więcej czasu przesiaduję w bibliotekach. No, albo przynosisz już grube to mistrza do domu. Spokojnie, Abraham, nic mi nie będzie. Jak posiedzicie przez chwilę z Elsie, z Max i z Jamesami. Ja patrzę na nią długo. I tak, i w milczeniu, i w sumie zastanawiam się, co chce mi przekazać między wierszami. I w sumie nie bardzo mi się to podoba. Masz psychologię? Masz psychologię. Mam psychologię, tak. Dawaj na psychologię. Dokładnie na 1/5. Dokładnie na 1/5. Tym bardziej, że pierwsze imię, które wspomniała, to była Elsie. Tak. Wyczuwasz, że Eve się może czuć nie do końca swobodnie przy Elsie. Przecież powiedziałeś, co się między wami działo. Wytłumaczyłeś jej to. I nie ma ci tego za złe, ale to nie znaczy, że chce spędzać z kobietą, z którą byłeś kiedyś związany, wspólnie czas. Między innymi dlatego znalazła innego terapeutę, jak pamiętasz. I po prostu postanowiła, że nie chce robić z tego problemu, więc ona woli sobie posiedzieć na ogrodzie, wypić kawę, posłuchać książki, żebyście wy mogli się spotkać w domu. To nie jest bezpośrednio zazdrość, tylko takie... Chcę, żebyście byli swobodni. I ona też chce się czuć swobodnie, więc no. Dobrze, w takim razie zostawiam to wszystko bez komentarza. Aha. Kładę jej rękę na ramieniu, tak delikatnie, tak jakby to ramię masuję. Wzdycham ciężko i mówię, miłego słuchania. Dziękuję. Słuchawki z powrotem, cyk. Telefon, cyk. Słucham. Wszedłem do kuchni i usłyszałem, cyk. Woda się zagotowała. Tak. Z głośnym bulgotem zalałem wszystko. Dla Elsie zrobiłem kawę i herbatę. Tak. Sobie kakao. Mm-hmm. Zrobiłeś wszystkim. Z rumem. Wszystkim napoje, jakie chcieli. Wracasz do salonu. Z tacą. I co? Coś tam ciekawego znaleźliście, czy tak nie bardzo? No właśnie, mówi wam to coś.
Poza tym, że w tym miejscu, gdzie jest napisane Cthulhu, co Max mi pokazała, to jedynie Rockwood. Rockwood. Cthulhu. No. Ale Rockwood Poczta. Rockwood Poczta, ale Cthulhu jest napisane. I pokazuje, w którym miejscu pokazywała mi Max. Mhm. No, nie zgadza nie, się. Nie. Biorąc pod uwagę liczbę liter, nie zgadza się, ale Max jest przekonana, że tam jest napisany Cthulhu. Ja ufam Max z tym. Druga rzecz, Rockwood. Chciałbym jeszcze sprawdzić na szybko, czy w Rockwood działo się coś dziwnego na przestrzeni paru dobrych lat, parunastu. Och, boy. Dobrze. Takiego związanego z tym. Boy też tam było. Dobrze. Nie potrzebuję nic od ciebie. Nie potrzebuję nic od ciebie. Znajdujesz artykuł. Jeden z kilku artykułów, tak na dobrą sprawę, o fenomenie gości. Gości, czyli tajemniczych przybyszy. Niektórzy twierdzą, że są to obcy, niektórzy twierdzą, że to są przybysze z przyszłości lub przeszłości, w zależności kogoś spytasz. Niektórzy twierdzą, że to sylwetki aniołów. Niedaleko Rockwood, dokładnie na drodze numer 6 łączącą Rockwood z Jackman, to kolejna bardzo niewielka miejscowość położona przy drodze szybkiego ruchu 201, niedaleko jeziora Long Pond, znajduje się kawałek drogi, gdzie często dochodzi do spotkań z dziwnymi istotami. I w zależności od świadków, którzy to opisują, są to czasem istoty utkane ze mgły, takie mgliste sylwetki, które gdzieś się przechadzają, pomimo tego, że mgły nie ma. Mgła mająca wymiary i, że tak powiem, kształt człowieka. Niektórzy twierdzą, że widzieli osobę lub osoby stworzone po prostu ze światła, przechadzające się gdzieś po drugiej stronie. Inni mówili, że z cienia. Ciężko to stwierdzić. Fakt jest faktem. Od ponad 20 lat takie zjawiska się zdarzają, ściągając... No. I to był jakiś artykuł pewnie na jakiejś stronie, to wszystko to czytałem od razu na bieżąco reszcie. Mm-hmm. Patrzę na Max, na resztę, to co, jedziemy do roku? Macie jakiś inny pomysł? No i co zrobimy tam na miejscu? A tu co zrobimy? Tutaj mam nieograniczone ruchy, tam możemy się rozejrzeć, pójść na tą pocztę. Może będą wiedzieli, kto nadał tą paczkę, znaleźć tą osobę? No nie wiem. Do roku możemy pojechać pod byle jakim pretekstem. Tam na pewno jest jakieś muzeum, pewnie są jakieś rzeczy. Ale nie musimy się nikomu tłumaczyć, tak? Nikt nie wie raczej o tym, że co było w tych paczkach, więc. Mi się wydaje, że skoro przynajmniej ja dostałam i Jamie karteczkę z napisem powodzenia, to raczej chodzi o to, żeby rozszyfrować w jakiś sposób książkę, a nie jechać do innego stanu i szukać tam czegoś. To może też sugerować to, że szukanie informacji o tym wszystkim, żeby to rozszyfrować, może być na tyle problematyczne, że to powodzenia może być sarkazmem. W jakiś sposób, czy powodzenia. Z jednej strony tak, ale z drugiej strony, Abraham, kto wysłałby czterem osobom, nieprzypadkowym, bo nie ukrywajmy, że nie jesteśmy przypadkowymi osobami, bo jesteśmy zamieszani w różne dziwne rzeczy. Kto wysłałby kto by wysłał tę samą książkę, ręcznie pisaną, która wygląda na Bóg wie jak bardzo starą, w której jesteśmy my? Nie sądzę, żeby to był sarkazm. Sądzę, że ktoś wysłał to celowo i chce, żebyśmy coś z tego zrozumieli. No mi się udało tylko jedno słowo zrozumieć, no nie wiem. Trudno mi sobie wyobrazić, że pójdziemy do pierwszej, lepszej biblioteki teraz i znajdziemy jakiś słownik, bo ten język nie przypomina niczego. Ja nie do końca pojmuję, w jaki sposób ja zrozumiałam to słowo. Gdzieś chyba widziałam takie znaczki, ale... No cóż.
No jeśli ktoś to wysłał z roku, to rzeczywiście w roku możemy dostać jakieś informacje ewentualne. Jeśli rzeczywiście znajdziemy kogoś, kto mógłby być w jakiś sposób zamieszany właśnie z tym rękopisem, bądź wiedzieć coś o tym i tak dalej. Ale to wydaje mi się, że jeśli już to wypadałoby, chyba dobrym pomysłem byłoby, żeby Jamie użył swoich magicznych zdolności klawisza Enter, Ctrl-C, Ctrl-V i znalazł ewentualnie jakieś zapisy z kamery z tamtej poczty i może spróbował ustalić, czy kto to wysyłał. Nie wiem, jak długo idzie paczka stamtąd, ale nie wydaje mi się do końca rozsądne, żebyśmy się pchali gdzieś, bo mamy książkę z tamtej poczty. Czy jest na pudełku napisane, kiedy nadana została? Tak, to musi być pieczątka. Jeżeli jest nadanie, numer poczty, to powinna być data, no. Dobra, to tak chcę zrobić to, co powiedziała dokładnie Max, czyli kamerki, lecę. Poza tym możesz, Jamie, też sprawdzić na przykład w ich systemach, czy nie mają informacji, bo można się podpisywać i wprowadzana jest to. Korzystanie z komputerów. Abraham? Ja bym chciał w sumie, tak jak Jamie korzysta już z komputerów i już tam sobie klika i tak dalej, z telefonu to zdjęcie, które zrobiłem, ten fragment tekstu, wyszukiwarkę obrazów. Może gdzieś coś takiego, takie wężyki gdzieś są. Takie wężyki. Okej. Okay. Takich wężyków nie ma w wyszukiwarce. Muszę cię zmartwić. Poświęciłeś temu trochę czasu. Za to, Jamie, tobie się pofarciło, bo po tak na dobrą sprawę niedługim szukaniu znalazłeś kamery poczty w roku bez problemu. Namierzyłeś mniej więcej datę, mniej więcej czas, kiedy paczka została nadana i zauważyłeś mężczyznę, który te paczki nadaje. I tak na dobrą sprawę wygląda jak zwykły, starszy facet z dłuższymi, zdecydowanie zbyt długimi włosami, jak na współczesną modę. Trochę taki podstarzały hippie z długą brodą. Ubrany w taką koszulę w czerwoną kratę wsadzoną... Coś jak ojciec Luny w Harrym Potterze? Taki hippie. Wsadzoną w dżinsy. Taki, no, zwykły facet. Może miał 50-60 lat. No, tak. Nie, może nie jest to zdjęcie wiesz, profilowe, bo to kamery jednak nie są aż tak dobre, ale no, widać. Okej. No to... Kojarzymy typa? Jeszcze patrzę, tak jak Max powiedziała, na te dane, bo musiał pewnie złożyć podpis jakiś. Jak mam numer paczki, to łatwiej znaleźć. Tak, jest. Davy Jones. Po prostu. Davy Jones. Tak. Ten Davy Jones. Nie ten Davy Jones, inny Davy Jones. Zbieżność imion i nazwisk przypadkowa. Próbuję go znaleźć na Facebooku, czy na Twitterze. Nie ma konta społecznościowego ani na Facebooku, ani na Twitterze. Ale wpisując to... Fuck. Wpisując tę frazę... gdzie jest ta kostka? Nie wpisałeś? David Jones w Google'ach? No. A, ta, David Jones, to tak. Myślałem, gdzie jest ta kostka. No właśnie, moja kostka postanowiła upaść i się teleportować, więc muszę wziąć następczą. Jak ci się teraz grzywka rozłożyła na boki? Taki mareczek ze mnie, jak miłość troszeczkę. Tak. Wpisałeś w takim razie w Google, dołączając do tego plus main i znalazłeś artykuł
O dziwo, dotyczący gości, coś niesamowitego, czyli tego dziwnego fenomenu pojawiających się różnych postaci i jest wspomnienie, że jednym z największych badaczy tego zjawiska jest pan Davy Jones, żyjący w Maine, niedaleko właśnie tej drogi, gdzie się te postacie pojawiają. Sam zgłosił ponad 20 takich obserwacji. No to czytam ten artykuł im tak, wiesz, razem z tym, jak ja czytam. Mhm. Ja myślę, że możemy... Jeszcze jedna rzecz. Jeszcze kota podniosę i kota upuszczę. Żeby ci dysk nie wypadł. Myślę, że to jest dobre miejsce, żeby sobie zrobić chwilę przerwy. Dobrze. Więc siedzicie i zastanawiacie się, co zrobić, a Jamie przeczytał artykuł. No. Dobrze. Możecie grać, nie musicie na mnie czekać, możecie dyskutować. Myślałem, że tak, już, coś... nie, gracie. Tak, nie wiem, miało mi zdanie w połowie, jakoś... Mnie rozbiło zakończenie tego, no i przeczytał ten artykuł. No, przeczytał artykuł. Na coś jeszcze. Nie, no przeczytał ten artykuł, o którym wam mówiłem, że Davy Jones jest badaczem gości. Czyli w skrócie, albo pan Davy Jones, już za oryginalne imię i nazwisko, potrzebuje pomocy tam na miejscu, albo ma dla nas jakąś zagadkę, którą nam tu wysłał, ale zapomniał nam dosłać klucza do niej. Stawiam, że raczej wysłał nam to do rozwiązania, bo jest milion innych sposobów na to, żeby ściągnąć nas do roku. Czy moja kryptografia tu by się na coś przydała? To nie jest łamigłówka. Dobra. To nie jest łamigłówka, to nie jest szyfr, to ja nie jest kod. Ja się zastanawiam, kto napisał te księgi, które wyglądają jakby miały 500 lat, a jesteśmy na nich my. A z tego, co mi się wydaje, to nie mamy po 500 lat. Nawet więcej niż 500, nawet ponad 500, 800 byśmy powiedzieli. Max się nie zna, Max strzela. Mhm. Jeszcze jedną chcę rzecz sprawdzić. Kto pisał ten artykuł? Mhm. To jakiś random właśnie z mailu. Czy w artykule jest podany jakiś kontakt do Davy Jonesa? Nie. A do dziennikarza? Mogę ci powiedzieć, że to jest Portland Herald, mała, lokalna właściwie gazeta. Nic ciekawego. No. Ale ktoś musiał się jakoś z nim skontaktować, tak? No tak. No to chciałbym się skontaktować albo kogoś poprosić z... No, możesz napisać maila na przykład, nie? To patrz, piszę maila, żeby nam podał numer do Davy'ego Jonesa. Mhm. Okej. Okay. Patrzę tak na resztę, czy co o tym myślą. No, ja tak czy inaczej to potrwa, zanim się z kimś skontaktujesz, no nie? Ja sobie wertuję tą książkę po prostu, nie wiem, szukam innych rycin. Czy jest cokolwiek narysowane poza nami? Są rysunki. Nie ma już nic tak bardzo podejrzanego, w sensie przynajmniej na wasze oko. Nie ma nic takiego podejrzanego, nie wygląda to jakby były przedstawione tam współczesne osoby. Już więcej, w żadnym innym miejscu nie pojawia się alfabet łaciński. Ciężko w ogóle określić. Na niektórych rycinach widzicie ludzi, którzy idą po stopniach do jakiejś dużej, najprawdopodobniej świątyni. Troszkę to jak zigurat wygląda. Czyli troszkę taka właśnie z okolic Mezopotamii, piramida, ale nie do końca. Troszkę tak to wygląda. Na jednym, na drugim widać faceta, który ora pole haczką. Ja mam pytanie, czy ta kartka z napisem, gdzie było napisane powodzenia, ona jest taka gładziutka i jest faktycznie napisane tylko to powodzenia, czy jest takie coś, że na przykład się odbiło jakieś inne pismo jeszcze na tej kartce? Nic się nie odbiło na tej kartce. Jest tylko i wyłącznie napisane powodzenia. Max?
To ja bym w takim razie się chciała skupić na tej stronie, gdzie był nasz obrazek i gdzie były nasze imiona, nazwiska i spróbować tak wszystkie wytężyć swoje szare komórki, które posiadam i te, które mi wyleciały i spróbować coś tam odczytać koło tych naszych imion. Max, a może zadzwonisz do tej gazety? Powiesz, że jesteś z Boston Globe i że chcesz rozmawiać z tym dziennikarzem, który napisał ten artykuł? I musicie mieć jakąś bajeczkę, że chcemy go zatrudnić, ale pierw musimy zweryfikować, czy on rozmawiał naprawdę z tym człowiekiem i czy ma do niego jakiś kontakt? Wiesz, znaczy możesz po prostu wykazać zainteresowanie tym samym tematem, nie? Jakby nie wiem, nie znam się na dziennikarstwie. Znaczy... Chcę pozyskać tylko kontakt do tego człowieka. Myślę, że jakbyś chciała napisać o czymś podobnym. Ja mam pewne obawy, że gdyby ten człowiek chciał, żeby się z nim skontaktować, to by nam jakiś kontakt też zostawił. Jest stary, mógł zapomnieć. Tak, i gdyby chciał, żebyśmy do niego przyjechali, to raczej by po prostu napisał, żebyśmy do niego przyjechali. W sensie nie widzę powodu, dla którego... Dobrze, mamy tak. Nas walczących ze smoką śmiernicą, zwaną Cthulhu. Super. Schody, do świątyni, po której ktoś wchodzi i ktoś, kto ora pole, ryciny. Wracam do tej naszej ryciny i przyglądam jej się po prostu centymetr po centymetrze. Szukam czegoś ewentualnie, co mogłoby mi się wydać ciekawe. Okej, dobra. Rzućcie, załóżmy, że wszyscy to będziecie oglądać, dobrze? Bo Max też w tamtej okolicy patrzy. Co żebyście mi wszyscy rzucili na spostrzegawczość w takim wypadku? 7. Mi weszło na normalnie. Pół. 1/12. Normalnie mi weszło. Dobrze. Na pierwszy rzut oka zauważacie tyle, widzicie was, wasze fryzury się zgadzają, cechy takie jak to, że Elsie ma na przykład narysowane okulary na twarzy, co samo w sobie jest bardzo dziwne, bo skąd na rycinie, która jest wyraźnie stara, mogłyby być okulary, skąd wy na tej rycinie, skąd wasze imiona i nazwiska w tej książce. Więc na pierwszy rzut oka to tyle, nie? Prócz tego, że jest to bardzo dziwne i to jesteście bez wątpienia wy. Im dłużej się przyglądacie, tym bardziej idzie zgłupieć, nie? Bo na przykład Max, ty widzisz, że ta kurtka, którą, czy tam bluza, którą masz na sobie, ma narysowany nadruk. Dokładnie taki, jaki masz w szafie. To jest na pewno coś twojego. Tak samo Jamie ma zaciągnięty kaptur na pół głowy. Na tym przedmiocie, który ma kąt prosty, jak się wydaje, na laptopie, wygląda tak, jakby w jednym miejscu było coś przyklejone troszkę. W sensie jest takie wyżłobienie. To może być przypadek akurat, ale no troszkę wygląda jak jakaś naklejka. Czy coś. Nawet zdobienia laski Abrahama się zgadzają. Im dłużej się przyglądacie, tym więcej znajdujecie takich szczegółów, jak na przykład zegarek, który nosi Jamie, z którego zamawiał zresztą Ubera swojego czasu, pamiętnego w Salem. Takie szczegóły ubioru, które nosicie. Ja chcę zrobić najgłupszą rzecz na świecie. No. Pochylić się nad tą książką i powąchać papier. Jak on pachnie? Jak stary papier. Jak stara książka. Ari, zejdź ze słuchawek, proszę. Dziękuję. Czyli to nie jest jakoś tam sztucznie postarzane, tak? Nie. Zdecydowanie Dobra. Nie.
Zresztą to nawet czuć pod palcyma, nie? Że to jest. Ja tak sobie myślę w sumie. Czy ta świątynia, ten zikurat, to wygląda mniej więcej to, jak to, do czego wchodziliśmy tam po stopniach, do tej... Do której? Wyroczni? Wyroczni. Nie. Tam to wyglądało jak wyroczne delficka, tu macie zikurat. I to jest bardzo ciekawe, bo to jest... kto ma historię? Ja rzućcie sobie na historię. Mam. Możecie sobie rzucić. Mam połowę. No, możecie sobie rzucić, tak? Jak też jak nie macie nawet, żeby rozwinąć. No nie. 96 dajesz. O kurde, nie. Pech na historię. Dostanę jedynkę. Wiesz co? Ty tak na to popatrzyłeś. Jaki, i zacząłem z papierem. Jaki zikurat? Co oni... Przecież to wyraźnie azteckie są, są piramidy. I zacząłeś szukać. I jak spojrzałeś na wiek, w którym powstawały... kto tam wali w biurko? Graszka. To ja, przepraszam. Ostrożnie, mocno słychać. Jak spojrzałeś na wiek, kiedy mniej więcej ta książka mogła powstać, czyli 500, może 650 lat temu... może dalej, to mniej więcej nawet wiek zbudowania tych piramid azteckich zaczął ci się zgadzać z tym, bo to jest rok 1300, 1400, 1500, więc no tutaj z podobnych okresów te piramidy azteckie i ta książka pochodzą, więc tutaj no, żaden Babilon, to że te runy podobnie wyglądają, żadna Mezopotamia, nie ma mowy. Graszka, tobie weszło, znaczy się Max, Abraham, tobie też? Elzi? Na pół. Ja nie mam pojęcia, nie. Nie w sensie pytasz o historię. Tak. No. Czekajcie. Albo dobra. Albo czekajcie. Albo dobra. Przepraszam. Mój błąd. Zapomniałem o jednej ważnej rzeczy. Kota by nie prowadzić. Groszku, nic nie wiesz o Aztekach. Znak starszych bogów likwiduje tego pecha. Zostałeś znak starszych bogów wykupiony. Nie. Przepraszam, zapomniałem. Wyszedłem trochę sprawy. Przypominam, że w grze jest jeszcze amulet ochronny. Okay. Nie wiem, kto kupił znak starszych bogów, ale dziękuję. Tak. Później sprawdzimy, bo mogę to sprawdzić na Stream Elements, ale teraz nie chcę uruchamiać. Dobrze. Max i Abraham, wam weszło. To były takie budowle, które rzeczywiście miały przeznaczenie sakralne, ale oprócz tego były tak budowane, te schody nie były tam bez powodu, nie służyły tylko po to, żeby być bliżej Boga. Ale miejsce, gdzie one były stawane, były często zalewane dużymi powodziami. Do takich budowli po pierwsze mogli wejść tylko kapłani i w trakcie powodzi oni byli całkowicie bezpieczni, bo to było na tyle wysokie, że na pewno nie mogła się dostać tam woda. Taki troszkę schron dla bogaczy, dla kapłanów. No i jak jest ponad poziomem wody, to Cthulhu nie podpłynie. Maybe. Cthulhu może latać? Pod wodą. Okej. No więc oni mogli się tam skrywać w tych świątyniach, żeby ich nie zalało. Mhm. To nieliczne. Co to ma z nami wspólnego? Nie wiem, ale taka arka nowego, beznanego. Trochę tak, no.
I bez zwierząt. Ja na początku pomyślałem w ogóle głupio, że to są azteckie budowle. To tylko mi przeleciało przez myśl, ale... Trochę też mi ten... Tak sobie pomyślałem, ale ołtarzyka nie było żadnego, tam to się... Oni są to takie ołtarzyki na szczytach, nie? Ale co tu robi oranie pola? Co to ma wspólnego z tym wszystkim? Nie, no, wegetacja, kultywacja. Póki oni się tak zastanawiają, to ja bym chciała te wszystkie nasze egzemplarze tak, albo chociaż dwa, nie wiem, zaczynam je porównywać ze sobą po prostu. Mm-hmm. Czy jest szansa, że tam coś się jednak będzie różnić poza tym, że jest napisane ręcznie, więc siłą rzeczy nie są rysunki identyczne. Też są robione ręcznie, więc nie są identyczne. Tak, ale czy jest szansa, że cokolwiek znajdę? To by bardzo dobrze weszło wtedy na spostrzegawczość, nie? 0,7, no. To jak się tak przyglądasz tym innym rycinom, innym stronom, to na rycinie z facetem, który ora sobie pole, zauważasz też cztery postacie w oddali. I tak jak się przyglądasz... I na tych schodach też były cztery, tak? Tak. I tak jak się przyglądasz, im mocniej się przyglądasz, tym bardziej jesteś przekonana, że na wszystkich rysunkach się wy pojawiacie. To wszędzie jesteśmy my. Ja im pokazuję po prostu te postaci na każdym. Ja wyjmuję jakiś kopis z torby i biorę swoją księgę i próbuję w jakimś pustym miejscu zrobić małą kreseczkę. Ty robisz kreseczkę. I nic się nie dzieje. Totalnie nic się nie dzieje. Czyli po prostu jakbym popisał, okej. Czy o ile jeszcze w miarę rozumiem, że tak jak tutaj na tej rycinie jesteśmy w czwórkę, nie? I nic się tam za dużo nie dzieje, no to jeszcze to jest okej, okay, nie? W miarę. Znaczy nie jest okej, okay, ale po prostu zostaliśmy tak narysowani, ale no, nie kojarzę, żebyśmy obserwowali jakiegoś gościa z motyką, albo żebyśmy do podobnej świątyni wchodzili, a książka została o nas opisana tam 600 lat temu, nie? Czy gdzieś tam, nie wiadomo. W jakim miejscu książki pojawiają się pierwszy raz wzmianki o nas? Na tym portrecie, gdzie jesteście we czwórkę z Cthulhu. Tak, ale w jakim miejscu książki? Czy to jest w połowie, na samym początku? Mniej więcej w środku. Mniej więcej. Okej. Okay. I później wszystkie kolejne ryciny są po tym. Już mówię, ryciny wyglądają tak. Najpierw facet z motyką i wy, później wchodzenie do świątyni i później wy i Cthulhu. W takiej kolejności są od początku do końca. Czyli to sugeruje, że trochę cała książka jest o nas. Skoro już się na... Czy to jest możliwe, żebym, jak sobie zaznaczyłam to, gdzie jest ten to Cthulhu i to pismo, czy jestem w stanie gdzieś to przenieść tak, żeby, nie wiem, podstawić sobie te znaczki jakby w inne miejsca i spróbować odczytać jakieś inne słowa? Problem jest taki, że ilość to tak jakbyś... Jak ja ci to wytłumaczę? Znaczki znaczkami, a zapis zapisem. Jak weźmiesz język polski i angielski i jak pozmieniasz i popatrzysz na znaczki, to nie będą one oznaczały to samo, nie? Bo określenia mają różną długość. Wiesz, o co chodzi? Więc no, w ogóle nie wychodzi ci, nawet jeżeli podstawisz Cthulhu, to po pierwsze brakuje ci trzech liter, co najmniej w angielskiej nazwie. Bo tamten jest zdecydowanie dłuższy, a po drugie nawet ilość powtarzających się symboli nie sugeruje, że to jest zapisane tak samo, nie? Nie można tego przenieść jeden po jeden. To nie jest tylko zaszyfrowane innym językiem, tak jakbyś teraz wzięła na przykład cyrylicę i zaczęła w cyrylicy zapisywać język angielski, to mogłabyś przecież pozamieniać znaczki, nie? I to tylko, że to tak nie działa. To dalej by był angielski, tylko zapisany cyrylicą, a to jest zupełnie inny język, nie?
Myślę, że te znaczki byłby w stanie odczytać pan szef z ambientu, ale nie wiem, czy chciałabym tę książkę mu pokazywać. Ja w ogóle nie chciałbym się tam pokazywać. No ja tam byłam parę razy. Ale nie wiem, czy to jest dobry pomysł. Nie go czytam ale, po prostu. Ale troszkę... Im bardziej się w to wczytuję i próbuję coś z tym zrobić, tym mniej mi z tego wychodzi. Nie wiem, to nie jest Harry Potter, żeby ruszały się te ryciny, żebyśmy mogli coś zauważyć, więc jest dość mi ciężko. Ale on będzie chciał jakąś durną przysługę typu dziecko albo kradzież krzesła. Ciężko powiedzieć, że znowu, bo byliśmy u niego tylko raz, ale no tak, to jest trafne. Ale raczej za darmo ci nie pomoże, w sensie są marne szanse. No, znaczy jak byłem u Wikanki, nie wiem, czy w ogóle powinien tam jechać, bo możliwe, że że tamto miejsce było obserwowane i ją wymietli. A możliwe, że no, nie, no, zwróciłem na siebie uwagę. To też pomyślałem o tym, żeby pojechać właśnie do tego dziada. Znaczy, jeżeli obserwuje nas WZK, o ile nas obserwuje, to ja nie wiem, czy oni sobie by poradzili z tym panem szefem z ambientu, bo jak mu wspomniałam wtedy, jak byliśmy, że są organizacje, które ich szukają, to tak se parsknął pod nosem. Więc wątpię, żeby to coś zrobiło. Tym bardziej, że DJ-em był typ, który ma swój kult i prawdopodobnie może dużo, więc... Co ma? Kult. Jak byliśmy wtedy w ambiencie, to grał tam DJ, którego imienia ci nie powiem. Który... Żeby się nie ośmieszyć. Tak, żeby się nie ośmieszyć. On jest chyba jakimś bogiem albo kimś, gdyż gdzieś tam wyczytałam pomiędzy rzeczami, jak się szukało, że no, ma swój kult. Więc myślę, że tam są takie istoty, z którymi sobie ta organizacja nie poradzi. Albo ma pseudonim po jakimś takim, któremu się kult oddaje. Być może, ale miejsce było dosyć osobliwe, więc nie wiem. Nie wiem, czy można tak odczytać. W każdym razie jesteśmy w kropce. Czy macie jakiś pomysł na tę książkę? Na książkę nie, ale mówisz o tym DJ-u, co miał taką śmieszną maskę na sobie, nie? Tak, dokładnie o tym. Na książkę, no... Niby ten klub, ale z drugiej strony to ten klub. Tak, ale ja nie rozumiem nic z tego i... W tym roku nie było tam... Przeglądam, przekręcam tę książkę na wszystkie możliwe sposoby, ale tu nie ma żadnej informacji. Zacznij czytać tutaj, połącz te literki tak i tak. No to nie jest żaden szyfr, który... Mi jeszcze głupia rzecz przyszła do głowy, że na tą książkę zostało rzucone zaklęcie, które sprawiło, że ona jest, wygląda jak wygląda. No super, to co, mam wyciągnąć kawałek drzewa, wsadzić do niego włos psa i krzyknąć alohomora, żebym to umiała rozczytać? Jak duże to jest miasteczko, Rockwood? Sprawdzę, ile ma mieszkańców. Żebym ja to wiedział. Sądząc po rozmiarze, to tam są trzy główne ulice. Jest szansa, że jest tam, no nie wiem, wpisuję to na Google Maps. Poczta... Jakiś sklep z antykami, antykwariat, coś takiego związanego, połączonego ze starym papierem. Nie ma nic takiego. Ja ci powiem, co jest. Jest przystań Łodzi, poczta, kościół, publiczna wypożyczalnia Łodzi, straż pożarna, bar and grill, raz, dwa... Dwie wynajmowanie, dwa motele i jeden rzeźbiarz. Właściwie jedna rzeźba. I to jest wszystko. To może mieć 500 mieszkańców, podejrzewam. I może mają 1000 latającego łosia. Łosia, no tak. Właśnie. To jest bardzo małe. Bardzo, bardzo małe. Czy tutaj jakiś rzut na okultyzm, tudzież na mity jeszcze by coś pomógł? Na przykład na zasadzie Jamie ma swoje książki,
po nie pójście, może coś z jego książek by nam pomogło. Abraham też ma swoje książki. Ciężko. Ciężko. Znaczy, znaleźć informację o czym, bo... Chyba się trochę, na tyle przynajmniej jedna osoba lub dwie z nas szukały różnych informacji, że może ktoś komuś gdzieś mignęły takie zapiski. Znaczy takim szlaczkiem, czy... No nie, no właśnie nie, no ja spędziłem cały dzień przed naszym spotkaniem, żeby czegoś się dowiedzieć i byłem w szkołach językowych i w bibliotece, która w sumie też ma pozycję w językach wszelakich. Ej, nikt nie wie, nie? Ja te szlaczki chyba widziałem tylko raz i były to u ryboludzi, ale nie dam sobie uciąć ręki. Ani płetwy pewnie. I to są wszystkie rodziny, które tam znaleźliśmy, tak te jest. Trzy. Te trzy. Nie wiem, za bardzo mam pomysł. Mi tylko ambient przychodzi do głowy. Mi ryboludzie. No tak, tylko że... Do ryboludzi nie możemy pojechać. Jaka jest szansa, że Richard... jadąc do Innsmouth zabrał ze sobą jakąś elektryczność, na zasadzie telefon i możliwość gdzieś tam, żeby z niego korzystać. Nie pamiętam. On raczej porzucił wszystko i... Raczej nawet nie mógł. Okej. Okay. No ja nie jechałabym do Innsmouth, bo... Ej, Max, a ci ryboludzie nie uczyli cię jakoś, że można ich przyzwać? Chciałam, żeby mnie nauczyli, ale chyba mnie nie nauczyli. To tylko ten ambient nam zostaje. No, bo tam... no nie znamy nikogo. Poza tą babką, którą zmietli. Zostaje nam ambient nikogo. Albo, nie wiem, przekradnięcie się do ryboludzi. No tak, ale no ściągamy na nich. Oni są większym... zagładę, jeśli tak. Nas tam ktoś... Przeważę, więc w ogóle... Ja mogę pójść do ambientu. No to pójdę z tobą, no samej cię tam nie puszczę. No ja tam chodziłam sama bez was. Co to za różnica, czy pójdę teraz sama, czy z wami? Elzie? Teraz. Chcesz no. Tam iść? Nie no, niekoniecznie teraz. Myślę, że możemy sobie ustalić wspólny wieczór, żeby tam... pójść, a nie tak po prostu... Tylko zdaje się, że w ambientach nie przelicza się czasu na ten jeden wieczór. Nasz przelicza się tak samo, bo tak nam ten gość obiecał. A, okej. Okay. Można zawsze wejść tym tylnym wejściem, nie? Dobra, chodźmy, zanim się rozmyślę. Chodźmy. Zanim dojdzie do mnie, że to szaleństwo... Jedziemy jednym samochodem moim na przykład i to... Mhm. Dobrze. Dokończ jeszcze ziemniaczki. Mięso zjedz, ziemniaczki zostaw. No tak, stara szkoła. To ja jeszcze tam Eve mówię, że my wychodzimy na jeszcze na parę godzin gdzieś, żeby się nie martwiła. No tylko dawaj znać, odzywaj się od czasu do czasu, co? No tak, jak będę miał możliwość napisania czegokolwiek. Kolację ci jakąś wstawię czy coś, tylko daj wcześniej znać, nie? Dobrze, dobrze. No, to baw się dobrze. Później. Ty również. Mhm, spakowaliście się wszyscy. Wsiedliście w samochód i pojechaliście do ambientu. I zaczyna się już powoli w sumie wczesny wieczór, bo to o 16.30 się zebraliście, gadaliście ponad godzinę, 17.30, 18.00, powoli zaczyna się robić szaro, nie, jednak nie, kot nie. Zaczyna się powoli robić już szarówka. I kiedy podjechaliście do ambientu, tak jak mówiłem, jak dobrze pamiętacie, to było w starym kościele.
zbudowane. Zaparkowaliście. Muzykę ze środka już słychać. Nie? No, jakby to była sobota, po prostu sobotni wieczór. Słychać muzykę ze środka grającą dość głośno. Nie na tyle, żeby przeszkadzała sąsiadom, ale jednak jest słyszalna. Przed drzwiami stoi spory facet w skórzanej kurtce. Patrzę na Max, no to... No ja idę. Dawać. Podchodzicie do tego, do drzwi. Facet tylko na was zerka na was, zerka na wasze buty. Każdy dostaje po pieczątce w kształcie gałązki. Wchodzicie do środka, tak jak mówiłem, po lewej. Oj, teraz szyjemy z pamięci. Po lewej szatnia, po prawej toalety. Dalej wejście na salę, podwójne drzwi, zaciemnione pomieszczenie i dość mocna muzyka elektroniczna. Pojedyncze stoliki stoją przy ścianach i kolumnach. Dość duży tłum postaci, chociaż ciężko tak naprawdę w tym świetle i w tym ruchu, w tym krzyku rozpoznać kształty i twarze. Bardzo, bardzo dużo ludzi bawiących się tak na dobrą sprawę w dość mocnym szale. W miejscu, gdzie był ołtarz, stoi bar. Nie. Przepraszam, w miejscu, gdzie był ołtarz, stoi miejsce DJ-a, a bar stoi w rogu. Tak było. Miejsce DJ-a jest puste. Muzyka, nikt jej nie puszcza, że tak powiem na żywo, ale ludzie i tak się bawią. Znaleźliście jakiś stolik, nawet niedaleko baru. Nie ma krzeseł, trzeba stać. Te stoliki są dość wysoko. Najprawdopodobniej ma to zapobiegać temu, żeby klienci nie zasypiali na siedząco. I co dalej? Prosto do... Wiem, że głośno, więc nie mówię do nich, tylko pokazuję, że... Ale wy też chcecie tam iść, czy no, chcecie tak zaczekać? Czy wszyscy chcecie tam wchodzić? Nie, no, wszyscy. Każdy ze swoim egzemplarzem. Nie pokazywałabym wszystkich czterech. Tak czy inaczej, wszyscy. Mm. Ja idę. Ja idę. Ja sobie idę pierwsza. Ja idę za Max. Kot się obraził. Cieszymy się, Szatun. Tak. Ja zamykam. Ty zamykasz. Dobrze, przechodzicie przez całą salę. W miejscu, gdzie kiedyś musiało być wejście na zakrystię, stoi kolejny goryl przed drzwiami. Znudzoną twarzą obserwuje tłum. My do szefa. Mojego. A szef wie? No, jak wejdziemy, to będzie wiedział. Przecież i tak tu jest, on stąd nie wychodzi. Szef wszystko wie. Dobra, na co mam rzucić? Nie, on sobie rzucił na inteligencję, bo trochę mu mózg zlagowało. Jak mu powiedziałeś, że jak wejdziecie, to on będzie wiedział, no bo tak, prawda? Popsułam ochroniarza. Popsułaś ochroniarza, ale szybko się ogarnął. Czekajcie chwilę. Wyciągnął krótko falówkę. Nacisnął. Szefie, no jacyś ludzie do ciebie. Jacy ludzie? Max Hopper. Tyle powinien. Jak wiesz, że Max Hopper, to Max powinien Hopper wiedzieć, kto. Aha. Dobra. Już wpuszczę. Macie szczęście, bo jak usłyszał, że ludzie, to nie był zadowolony, ale jak usłyszał, że wy, to... Szczęście. No dobra, otwieraj. No, otworzył drzwi. Idę.
zrobili progres, mają krótkofalówki teraz do porozumiewania się. Ostatnio biegał. Wchodzicie, krótki korytarz, jakaś ładna sofa sobie stoi, na której nikt nie siedzi, pod ścianą. W momencie, kiedy drzwi od głównej nawy kościoła się zamykają, nie zapada totalna cisza, nie? I słychać tylko tykanie zegara, który stoi w kącie. Otwierają się drzwi naprzeciwko. I widzicie wysokiego, bardzo szczupłego, przystojnego i młodego mężczyznę, który zupełnie wam nie pasuje do tego, kogo tu zastaliście ostatnio, ale jednak gdzieś pod skórą czujecie, że to ta sama osoba. Dzień dobry, dobry wieczór. Zapraszam. Dzień dobry. Dobry wieczór. Siedzi za biureczkiem, czy nie siedzi za biureczkiem? Nie, na razie was wpuszcza do środka. Czeka, aż wejdziecie. My robimy MTV Crips i wchodzimy, no. Mhm. On zamyka drzwi, siada za biureczkiem. Czym te niespodziewane... Czemu teraz wdzięczam te niespodziewane odwiedziny? Czym sobie zasłużyłem? Ja się nie będę bawić w ceregiele, więc wyciągnę swoją książkę, otwieram na rycinie, która jest z nami i kładę mu na biurku. Mhm. Jak to czytać? Jak to zrozumieć? Ja tylko tyle potrzebuję, żeby wiedzieć, jak to przeczytać wszystko. Chcesz, żebyśmy ci to przetłumaczyli? Albo podpowiedzieli, w jaki sposób mam sobie sama z tym poradzić. Nie mogę wam tego powiedzieć. A dlaczego? Nie wiem, czy twój marny ludzki umysł jest w stanie to zrozumieć. Sprawdź nas. Dokładnie. Ja nie chcę kolejnego testu z tramwajem i... Mój marny ludzki umysł usłyszał tu fajne i ciekawe słowa, więc myślę, że dam radę. Dobrze, spróbujmy. Bierze tą książkę, patrzę na nią. To jest książka o was. Tak? Tyle wiemy. Tak. Mhm. Jest bardzo stara. Ale jakim cudem? Jeśli dążysz do tego, że jest starsza od nas, to nasz marny ludzki umysł to jest pojął. Tyle w stanie wydedukować. Tak. Pochodzi z przeszłości tego świata, ale opowiada o waszej przyszłości. Jeżeli ja wam powiem, co tam jest, stworzymy paradoks i do tego, co tu jest opisane, nie dojdzie. Co za tym idzie, nic, co tu przeczytacie, nie będzie miało żadnego sensu. Ale w takim razie sensu nie ma to, że ktoś nam to wysłał, żebyśmy nie mogli tego zrozumieć. A może właśnie ma to sens? Skąd wiesz, jakimi meandrami podróżuje los? Może ma to doprowadzić, może to, że dostaliście tą książkę, prowadzi do tego, że staną się wydarzenia, które są tu opisane. Może to tylko początek waszej drogi. Czyli ktoś będzie orał pole. Kto wie, jakimi meandrami podróżuje los? Los przypodróżował do nas z Rockwood. No to macie wskazówkę. Brzmi jak wskazówka. Od Davy'ego Jonesa. To no taki stary pirat podobno. Bada jakieś tam... zaginięcia, czy jakieś... Gości na drodze bada. Numer 6. Gości. A gości to ktoś od was? Goście to... zależy. A. Czyli ogólnie tam lądujecie? Nie do końca. Tam też lądują inni. I się patrzy na ciebie, Abraham. I my mamy sobie po dostaniu tej książki czekać, aż wydarzy się coś. Nie wiemy co, bo nie umiemy przeczytać tej książki. Albo oprócz jednego słowa, które zrozumiałam. Spróbować dotrzeć do człowieka, który wam to wysłał. I wtedy dzięki temu dowiecie się, czemu wam to wysłał.
I najważniejsze, skąd ma 4 egzemplarze takiej samej książki pochodzącej z lat z XIV wieku? Skąd ma 4 identycznie, idealnie zachowane egzemplarze książki z XIV wieku? Nie zaczęliście się nad tym zastanawiać, jak to jest możliwe? Jeżeli większość tomów takich starych jest trzymana ściśle pod kluczem, jest do nich niedopuszczane powietrze i światło, żeby przypadkiem się nie zniszczyły, a wy dostaliście książkę, która wygląda jakby miała może 15 lat, mimo że została wykonana w XV wieku? Nie zastanowi... W dodatku 4 identyczne egzemplarze? Gdyby nas to nie zastanawiało, to nie byłoby nas tutaj szukających odpowiedzi, prawda? Ale to dlaczego przychodzicie do mnie? Skąd ja mam to wiedzieć? Bo jesteś jedyną osobą, która ma związek, którą znamy, a która ma związek z tego typu słowami, które występują w tej książce, więc no. Co cię dziwi? No dziwi mnie, że nie poszliście do źródła, tylko woleliście przyjść prawie dosłownie w paszczę diabła, żeby zacząć go wypytywać, ziomek, a co to za plany? No jak się ma trochę... diabła na swoim osiedlu, a źródło na drugim końcu stanów? No why not? No dobra, nie drugim końcu. Na drugim końcu stanów to jest kilka godzin jazdy. Nie każdy ma kilka godzin na jazdę w jedną stronę. Niektórzy mają trochę mniejsze stany. A z tym już mogę pomóc. Z czym? Z kilkoma godzinami jazdy. No zaproponował nam, że szybciej się znajdziemy w Rockwood. Aha. Jako starszy człowiek byłeś bardziej przyjemny. Teraz jesteś zbyt wyluzowany i udajesz z takiego ziomka na siłę. No niestety musiałem troszkę zmienić powłokę. Poprzednio się zużyła. Ale to musisz udawać też takiego super cool jak w filmach dla nastolatków? Wiesz co, powłoki niosą ze sobą pewnego rodzaju konsekwencje, jak się je wybiera. Bo rozumiem. Jednak to są... Wiesz, jak się zranię, to krwawie, nie? Bo to są ciała. Niektóre no, taki biologiczne. Rezonans od tego idzie, tak? Tak, no niektóre biologiczne rzeczy, takie jak Yikes. Na przykład hormony działają. Więc aj. To przechodzi. No. To teraz pewnie niestety. Buzują. Strasznie. Dobrze, to. Dobrze, to w takim razie jak wygląda kwestia tego Ubera? Na ile jesteście w stanie i ile czasu chcecie? Ja tam mogę pojechać. Wszystko zależy, prawda? Zależy, oczywiście. No więc ja poproszę o taryfikator. Mogę wam dać 3 dni maksymalnie. Za co? No tak, podsumujmy. Odrzuciliście moją przyjaźń za pierwszym razem. Nie dostałem ani ani dziecka, ani... Nie odrzuciliśmy twojej przyjaźni, tylko nie skorzystaliśmy z twojej propozycji. I nie daliście... To znaczy, że cię nie lubimy. I nie daliście znać. To tak jak dostać CV i stwierdzić, że się je wyrzuci przez okno, zamiast na nie odpowiedzieć. Wystarczyło. Chciałabym tylko wrócić i powiedzieć, że... Nie jesteśmy zainteresowani. Dziękujemy. Chciałam tylko przypomnieć, że ja tu bywałam i mogłeś zapytać. Plus podobno wiesz o nas bardzo dużo, więc... Chyba twój nieludzki rozum mógł trochę zrozumieć, że chyba nie skorzystałem z tej oferty. Poza tym z tego co pamiętam, to umowa wyglądała tak, że w przeciągu, o ile dobrze pamiętam, tygodnia albo 3 dni, już nie pamiętam. Tygodnia. Mieliśmy dostarczyć tam to krzesło albo nie. I albo w momencie, dziecko. Gdy albo dziecko i w momencie, gdy nie dokonamy tego, no to po prostu nie dochodzi do transakcji i koniec. No i nie doszło. No to dlaczego teraz to miałbym... Co ty nam tutaj teraz wyskakujesz z... Dobra, może skończmy z dyskusją, bo myślę, że pomogłeś nam na tyle, na ile mogłeś, ale nic nie podpisywaliśmy, więc... No to...
takim razie ja wam tym razem też nie pomogę. Myślę, że powiedziałem no wam, na czym mi zależy. Nie dostarczyliście tego. Znowu wam powiem, znowu będziecie się zastanawiać. Ja stracę okazję, bo zamiast znaleźć kogoś innego, będę liczył na was. Bez sensu. Bo chcesz no będziemy się na siebie obrażać za mebel. Tak, jakieś starożytne krzesła chcesz, które trzeba kraść z muzeum. Z 1920, rzeczywiście starożytne. 100 lat waszej historii to starożytność. Dobra, ja zbieram z przedniego tą książkę, zamykam, oddaję Max. To my w takim razie... Okej. Okay. Ale dzięki. Warto było jeszcze kiedyś pogadać. Zapraszam. Żeby ta przyjaźń się rozwijała. Ja, międzygatunkowa. Ja tak w sumie, bo tak jak wcześniej mi staksował tak dłużej wzrokiem, to też go tak trochę taksuje. Ale o co chodzi? A możemy troszkę dłużej na ten temat porozmawiać, ale myślę, że twoi przyjaciele bardzo mocno chcą wyjść, więc... Mhm. Ale jak będziesz miał kiedyś czas, to przyjdź, porozmawiamy. Rodzinne tematy poruszymy, wiesz, od serca pogadamy. Twoja powłoka musiała być wcześniej psychoterapeutą, no pan internet. Rodzinne tematy. Ja wychodzę. Ja też. Mnie to nie interesuje już życie rodzinne Abrahama w tym momencie. Zastanowię się nad tym. To co? To jak już wyszliśmy. Jak? Ale i ty też wyszłaś, tak? Tak. No ja jak ostatni. To ty jeszcze zamykając drzwi, słyszysz tylko za sobą, żebyś... To weź za sobą pistolet po dziadku. Jakbyś miał przyjść. I na to słowo przyjść, to słychać takie od tych drzwi, nie? Jak orzech odskoczył. No to tak, no to... To robimy tak, jak mówiłem na początku, czyli jedziemy do Rockwood. No tak, no to... Czy dalej twierdzicie, że nie, po co tam jechać, przecież tam Jamie, nic nie będzie. Musisz zrozumieć, że nie każdy jest w stanie rzucić wszystko i pojechać gdziekolwiek sobie wskażesz paluszkiem na mapie. Trzeba być dobrym w pracy i będzie można to robić. Jamie, to albo nie też pracować. Nie tak działa, okej? Okay. Lekarze mają zmianę nawet po 24 godziny, więc to wszystko trzeba wcześniej ustalić, a nie tak... Nie wszystko się da po prostu. Kiedyś, wcześniej mieliśmy łatwiej, bo Els miała swój plan łatwiejszy trochę. A teraz mogę wziąć urlop. No. Jaki jest dzień tygodnia? Wtorek? Tak, wtorek. To co, weekend? No postaram się. Muszę zerknąć w grafik po prostu. No tak. Jeżeli ktoś się zgodzi przyjść na zastępstwo, to wtedy mogę. No ja i tak jestem dostępny cały czas, bo i tak jeszcze pracy szukam. No ale jak coś to piszcie od razu, nie? Elzi, tam. No spróbuję zamienić się z kimś na dyżur po prostu, żeby mieć weekend. A u ciebie, Max? Weekendy bez problemu. A, no to, zresztą no to... ja zawsze mogę pójść do lekarza i poprosić o dodatkowe zwolnienie. Jeszcze. Tak. No dobra. Ja bardzo bym chciała, żeby to było takie proste, żeby jechać, ale ja sobie zdaję sprawę, że nie każdy z nas ma możliwość od razu jechać. No nie, no. Myślę, że Alice musi tak jutro do pracy iść, nie? A wy nie pracujecie w środę? Pracuję. No tak czy inaczej mowa była o weekendzie, więc tak się postaramy. No dokładnie. Żeby nie przedłużać, to po prostu wracamy pod dom, myślę. Tam, gdzie wszystkie samochody stoją i się każdy rozjeżdża w swoją stronę. Mhm, dobrze. Jak trzeba, to odwożę Max, jak nie trzeba, to nie odwożę. Myślę, że trzeba, bo przy... A tak, nie, bo Elzi jedzie przecież może... musi małą... Córka może być w domu.
Nieważne. Co dalej? Po drodze zbieram coś do jedzenia na wynos. Wracam do domu z kolacją. Prawie jak własnoręcznie zrobiona. I tak, staram się z kimś w przeciągu kolejnych dwóch dób zamienić na dyżur i możemy jechać weekend. Nie ma problemu. Ja wracając samochodem jeszcze zahaczam o zoologiczne, kupując jakąś taką wędzoną kość dużą. Bo no tak. Nie ma hektorze. No tak, wszyscy zapomnieli o hektorze. Prawda. Więc po przyjeździe, no i napisaniu, że już wracam wcześniej, że po powrocie daję Hektorowi kość i jadam kolację z if. Dobrze. Okej. Max? A później, no. Ja sobie wracam i na tarczewie będę próbowała zrozumieć coś z tej książki. Ale skoro dostałam informację, że to jest książka o nas, to raczej będę próbowała cokolwiek przeczytać jakby w przeszłości niż z przyszłości, bo mogę nie wytrzymać tego, co przeczytam dalej. Troszkę to takie ryzyko. No ale oprócz słów Cthulhu jeszcze jedno zauważasz takie gdzieś wciśnięte, nie zwróciłaś na nie najpierw uwagi Szubni Górat, bo to też widziałaś gdzieś. Prawda? Jamie wraca do domu, popracuje i spać. Okej. Robimy przeskok do w takim razie do weekend. Tak na szybko między tymi dniami, co mi brakowało, to uzupełniłem plecak apteczkowy i tak dalej, i tak dalej. Tak, jeśli oczywiście. Trzeba było, to kupiłem lepszy, żeby było jak szyć rany, a nie za pomocą kleju. To jest bardzo dobra metoda, najszybsza. Ale to nie Wietnam! Pakuje się jak na standardowy weekend, ale na pewno troszeczkę udoskonalę swoją apteczkę po tym ostatnio, co robiłam z Max. To zdecydowanie biorę coś bardziej specjalistycznego. Znaczy? Czemu z taką intonacją, Max? Respirator i kroplówka. To znaczy nie ibuprom. Aha. Może coś po prostu... Ja mam YOLO. Ja się pakuję normalnie. Ja mam YOLO. Zarówno potencjalne jakieś do, nie wiem, oczyszczania rany, do przeciwbólów i do szycia i... I może uspokajające. Ja dokupiłem jakieś jeszcze złote koce termiczne. I przypominam wszystkim o jakiejś broni, czyli Max pistolet, Elsie swój paralizator. Abraham gołe pięści. Abraham kastet. Ja trochę... Przecież ty chyba kastet straciłeś, nie? Straciłem kastet, tak. Ale laskę mam ze sobą. Laskę masz dalej. I pięści. Pięści chyba są najbardziej skuteczne. Spotykacie się w takim razie w piątek po południu, czy w sobotę rano? W piątek po południu. W piątek po południu. Dajemy sobie czas na dojazd po prostu w ten piątek. Tak. Myślę, żeby od soboty już luźno zacząć. Okej, czekajcie. Ja zobaczę, ile to jest drogi, ale to nie jest daleko. To są 4 godziny. 4, no 5 prawie. No, 5 godzin, ale... tak. To jest 300 mil. Ja mogę prowadzić, jak trzeba. Nie ma problemu. Bardzo ładna trasa przez Portland, wzdłuż właściwie wybrzeża. Wzdłuż właściwie wybrzeża. Czyli jak wyjeżdżacie, powiedzmy, że o tej 17, 18, 19, 20, 21 wieczorem w piątek dojeżdżacie do Rockwood. Dojeżdżacie do Rockwood i nie ma moteli jako takich, ale za to są domki takie z bali do wynajmowania, nie? I to jest nad samym jeziorem.
niemal nad samym jeziorem. Więc zamówiliście sobie taki domek, żeby mieć gdzie spać, gdzie zostawić samochód, gdzie mieszkać. I tak wieczorem wyszliście, widzicie to ogromne jezioro, ono jest przeogromne. Przeogromny kawał jeziora. Macie ten swój domek, gdzieś tam w oddali grają świersze i tak troszkę wam się przypomina, że w podobnym otoczeniu żeście zaczynali. Jednak tutaj jezioro się nie świeci w tajemniczy sposób, nie przepływają żadne tajemnicze strony i wiele osób, tak Jamie? Dokończysz, mów. Dobrze. Powiem. Nie, bo będę kończył sesję, więc... A, to nieważne. Wiele osób twierdzi, że najlepszym właśnie miesiącem do zwiedzania Maine, do odwiedzania jest właśnie wrzesień i październik, że to są takie złote miesiące tam. I nie jest jeszcze bardzo zimno, ale nie jest też bardzo gorąco. Jest taka piękna letnia pogoda, żeby dużo turystów mogło przychodzić i wkurzać i denerwować restauratorów, którzy chcieliby zakańczać powoli sezon. Jest pięknie, przecudnie, świeże powietrze, dużo drzew. I tak jak przyjechaliście, czujecie się troszkę spokojniej. Że to nie jest, nie towarzyszy wam takie uczucie, takiej gonitwy jak w przypadku Salem czy Arkham, że coś zaraz coś się wydarzy, że zaraz musimy zwiedzać, robić przygodę i badać rzeczy, tylko tutaj dopada was taki spokój, takie rozluźnienie. I na tym chciałbym sobie, na tym wieczorze, na tym piątkowym wieczorze już w roku, chciałbym sobie zakończyć sesję. Przy okazji kot bardzo mocno się upomina o to, żeby ją wypuścić, ale wam bardzo serdecznie dziękuję za udział w sesji. Szczęście możemy rozwinąć, prawda? Szczęście możecie rozwinąć, jak komuś, wszedł test. Kropelka, oczywiście, że kropelka. Jak komuś wszedł test, pamiętajcie, żeby zaznaczyć, jednak się nie rozwijamy do końca przygody. Przepraszam, idę wypuścić kota.